moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo tej oto różowej gąbeczki przepięknej. Słuchajcie, broniłam się przed nią jak diabeł przed wodą święconą, ze względu na to, że po prostu ja mam coś takiego w sobie przekornego, że jeżeli ja słyszę, że wszyscy się czymś zachwycają, że wszyscy coś mają, że wszyscy coś chcą mieć, to ja tego nie chcę. I powiem Wam szczerze, że właśnie dlatego nie chciałam strasznie mieć tej gąbki. Po prostu radziłam sobie bez niej, uważam, że radziłam sobie bez niej bardzo dobrze i po prostu gdzieś tam no, nie chciałam. Też zważywszy na cenę, dlatego że mój kanał ogólnie miał służyć do tego, żeby promować produkty, które są w niskiej cenie, a są naprawdę w powalającej jakości. No a jak wiecie, na pewno już, bo słyszałyście zapewne o tej gąbce, kosztuje ona około 70 zł w takiej stałej cenie. Oczywiście jest też dostępna w różnych promocjach, wiadomo, ale ogólnie w stałej cenie, jeżeli chcielibyśmy ją kupić, to kosztuje 69,99 i szczerze powiem, że za taki kawałek gąbki, która owszem jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie wygląda i nie wątpię w to, że może się nią fajnie pracować, ale mimo wszystko uważam, że jest to cena taka, no powiedzmy sobie szczerze, wygórowana jak za taki kawałek gąbki. Gąbeczka ta jest dostępna na stronie www.beautyblender.net.pl w różnych wariantach kolorystycznych i z tego co mi wiadomo, to właśnie teraz trwa taka świąteczna promocja. Powiem Wam szczerze, że nadużywam słowa powiem Wam szczerze, ale nie, powiem Wam, że myślę, że w momencie, kiedy ona jest w promocji, to jeszcze się można skusić. Wiem również od innych dziewczyn, które właśnie komentowały wczorajszy mój wpis o tym, że właśnie stałam się szczęśliwą posiadaczką tej oto gąbki, to właśnie pisały mi, że również ta gąbka jest dostępna w Sephorach od jakiegoś czasu i że w stałej cenie w Sephorze ona kosztuje 59 zł. Więc no tutaj już powoli jak zaczynamy schodzić do kwoty takiej około 50 zł, no to umówmy się, że zaczyna to być kwota coraz bardziej taka cywilizowana, taka ludzka i przystępna dla przeciętnego Polaka. Ja teraz będę starała się Wam powiedzieć kilka słów na temat takich moich pierwszych wrażeń oraz będę chciała przy Was nałożyć sobie właśnie i podkład, i korektor, żeby zobaczyć, w jaki sposób ta buzia będzie się prezentowała właśnie w przeciwieństwie do tego, jak wygląda podkład nałożony dłońmi, palcami i też pędzlem różnego rodzaju, w zależności od tego, kto jakiego używa. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego testu na żywo i takich moich pierwszych opinii, które postaram się Wam przedstawić jak najbardziej obiektywnie, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Gąbeczka ta przychodzi do nas w takim oto cudnym pudełeczku i powiem Wam, że ja jak tylko została mi ona dana, ponieważ ja dostałam tą gąbkę w prezencie, to ja się troszeczkę zdziwiłam i myślałam, że szczerze myślałam, że ona będzie większa. Ale bardzo szybko doszłam do tego, że przecież większa to ona będzie w momencie, kiedy napuchnie wodą. W pudełeczku tym dostajemy taką karteczkę z informacją dotyczącą tego, w jaki sposób używać tej gąbki. Dostajemy również informację dotyczącą tego, w jaki sposób wyciągnąć ją z tego pudełka, co oczywiście jest już zbędne, ponieważ instrukcja ta znajduje się w środku pudełka, a żeby się do niej dokaraskać, musimy te pudełko otworzyć, więc oczywiście otwieramy je w sposób nieprawidłowy na dzień dobry, ponieważ jest tam informacja dotycząca tego, że powinniśmy wyciągnąć tą gąbeczkę dołem. A oczywiście każdy z nas odruchowo ściąga tą oto nakręteczkę i wyciąga po prostu górą. Tylko taka moja drobna uwaga, jeżeli otwieracie w taki sposób naturalny to pudełko, to po prostu nie ciągnijcie za ten dziubek, dlatego że możecie ją szybko uszkodzić. I teraz od razu przejdę może do pokazania Wam, jak ona się różni objętościowo w stosunku do tego, jaka jest w momencie, kiedy przychodzi. Ponieważ jak przychodzi, to się mieści w tym oto pudełku, a w momencie, kiedy ją napompujemy wodą, powiedzmy tak nazwijmy to, to jak widzicie, ona się nie mieści do tego pudełka, więc to pokazuje jakby rozmiar tego, jak ona rośnie pod wpływem wody. I powiem Wam, że warto naprawdę zastosować się do tego, co pisze producent, ze względu na to, że jeżeli po prostu coś zaczęłoby się Wam dziać z tą gąbką, no to po prostu ewentualnie później możecie po prostu, nie wiem, zareklamować na przykład taki produkt, a w momencie, kiedy będziecie robiły to na własną rękę, bez zapoznania się z instrukcją producenta, no to po prostu gdzieś tam możecie po prostu niewłaściwie z nią postąpić i może Wam ona służyć po prostu na przykład na czas o wiele krótszy niż jest to docelowo zaplanowane właśnie przez producenta. Producent zaleca nam, abyśmy włożyły gąbkę pod wodę, pod bieżącą wodę i tak jak to możecie teraz zauważyć, dociskały dłońmi i niejako pompowały tą gąbkę właśnie wodą, która spływa na tą gąbkę. I w momencie, kiedy tak będziemy robić, będziemy czuły już w dłoniach, jak gąbeczka rośnie. W momencie, kiedy już
będziemy czuć, że gąbka osiągnęła taki jakby swój maksymalny rozmiar, maksymalną objętość, to zaczynamy ją wyciskać z nadmiaru wody, ponieważ jak wiemy, no w późniejszym użyciu nie może ona ociekać tą wodą, co jest oczywiste. I na sam koniec odciskamy nadmiar tej wody i producent zaleca, abyśmy odcisnęli jeszcze dodatkowo gąbeczkę w ręcznik papierowy, a ja użyję po prostu ręczniczka, którego używam tylko i wyłącznie do takich kosmetycznych rzeczy. I tak się właśnie prezentuje ta gąbka w momencie, kiedy już wykonamy te wszystkie czynności, o których przed chwileczką Wam wspominałam i które Wam pokazałam. Więc teraz już, żeby nie przedłużać, powiem Wam właśnie takie moje pierwszych kilka słów dotyczących tego, w jaki sposób ja oceniam jej chociażby konstrukcję. Otóż jest to jajko, więc wiadomo, że dzióbeczek ten automatem wiemy i czy nam to by napisał jakikolwiek producent, czy nie, to automatem wiemy, że na pewno będzie fajnie i precyzyjnie wchodzić właśnie w takie różne zagłębienia, w które wiadomo, że pędzlem nie dotrzemy. Paluszkiem owszem możemy, no ale tutaj jest jakby ten czubek zapewnia nam precyzję w docieraniu właśnie w takie miejsca węższe, czyli chociażby właśnie wewnętrzne kąciki od górnej strony powieki i od dolnej strony. Więc to jest pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że drugą stroną tego jajeczka, tej gąbeczki możemy sobie wciskać podkład, co jest zgodne z zaleceniami producenta, ponieważ zaleca on, żebyśmy nie mazały gąbką, tylko abyśmy właśnie wciskały produkt. Ma to zapewnić efekt makijażu typu airbrush, czyli makijażu tak zwanego natryskowego, który ma wyglądać po prostu idealnie, więc ciekawa jestem aż, jak będzie faktycznie taki makijaż wyglądał. Powiem szczerze, że już się nie mogę doczekać, jak za chwileczkę użyję tej gąbki. Gąbka ta jest bardzo mięciutka, ma taką strukturę dosyć porowatą. I właśnie dzięki temu, że jajeczko te ma takie niejako pory, to przypuszczam, że podkład, który będziemy nakładać, będzie się właśnie w taki piękny sposób wtapiał w skórę. Bardzo ważne jest to, aby gąbeczka była maksymalnie odsączona z nadmiaru wody. Musi być jak najbardziej wilgotna, oczywiście, bo nie możemy tego robić na sucho, ale naprawdę jest to minimalne, w żaden sposób ani nie wycieka nam dodatkowa woda w momencie, kiedy już mamy ją przygotowaną do aplikowania, ani w żaden sposób nie czujemy, żeby ona była mokra. Czujemy, że jest wilgotna i że jest bardziej wilgotna w środku, niżeli na zewnątrz. Jest bardzo mięciutka, więc myślę, że podczas aplikacji w żaden sposób nie będzie nas kuła, ani w żaden sposób nie będzie mierziła naszej cery. Ja dzisiaj zmieszam sobie dwa podkłady. Jeden z tych podkładów jest to podkład L'Oreal Infallible. Ja sobie nakładam na takie wieczko, na które sobie aplikuję podkład i nakładam sobie jedną pompkę właśnie tego podkładu L'Oreal Infallible i dosłownie kapkę jaśniejszego troszeczkę podkładu z Deli Matte Forever. I teraz właśnie mam problem trochę z gryz, jak użyć, czy najpierw nałożyć na twarz punktowo, czy od razu nałożyć bezpośrednio na gąbkę. Więc może skoro robimy test na żywo, to ja nałożę ten produkt od razu bezpośrednio na gąbkę, na mokrą gąbkę. Wygląda to tak. I przejdę do stemplowania. Oczywistym jest, że gąbka, tak samo jak i pędzel, będzie nam pochłaniać trochę większą ilość podkładów, w związku z czym na pewno nie możemy tak traktować tego jeden do jednego, co mam na myśli mówiąc jeden do jednego, czyli nie możemy sądzić, że przesadzamy z ilością podkładów w momencie, kiedy po prostu musimy go nałożyć troszeczkę więcej na narzędzie, którym to robimy, a nie na twarz, ponieważ wiadomo, że ten produkt się będzie wtapiał w tą gąbkę, będzie on w niej się zagłębiał, więc oczywistym jest, że mniej tego produktu trafi na naszą twarz. I dlatego nie możemy traktować tego właśnie tak jak mówię, jeden do jednego, czyli że w momencie, kiedy aplikowaliśmy sobie
podkład dłońmi, to nakładaliśmy jedną pompkę i chcemy to samo osiągnąć właśnie nakładając podkład chociażby gąbką typu Beauty Blender albo pędzlami. Nigdy tak nie będzie, ze względu na to, że po prostu wtedy w ogóle byśmy prawie nic nie nałożyli na twarz, dlatego że najpierw część tego produktu się wtapia bardziej w, tak jak mówię, narzędzie, którym pracujemy, a dopiero później reszta tego produktu trafia do nas na twarz. Powiem Wam szczerze, że jak na razie dla mnie szału nie ma. Ja nie widzę innego efektu, niżeli efekt, który osiągam zwykłymi gąbkami z Rossmana albo efekt, który osiągam pędzlem. Więc teraz jestem chyba wyjątkiem. No, zobaczymy dalej. I tak jak przed chwileczką wspomniałam, muszę dołożyć odrobinę, dlatego że widzę w lusterku, że po prostu nie mam tego podkładu równomiernie nałożonego na całą twarz, co nigdy nie wygląda dobrze. Natomiast na pewno fakt jest taki, że dociskając sobie ten produkt, on się nam bezpośrednio wtapia w skórę i na pewno gwarantuje nam to, że nie pozostanie go na tej twarzy za dużo, czyli nie osiągniemy na pewno efektu tapety, właśnie ze względu na to, że narzędzie te właśnie, o którym mówimy, czyli Beauty Blender, daje nam taki efekt bardzo naturalny i ściąga od razu też nadmiar tego produktu. Tylko że ja na przykład w ogóle teraz w tym momencie nie jestem zadowolona z krycia. A mam, jak widziałyście przed chwileczką, mam dość sporo właśnie różnych nieprzyjaciół na cerze. I mi się takie coś nie podoba w momencie, kiedy ja w ogóle to w jakikolwiek sposób widzę. I nie chodzi mi tutaj, słuchajcie, o tapetę, żeby po prostu schować to, w jaki sposób naturalnie wygląda skóra, tylko po prostu chodzi mi o to, że nie lubię, kiedy takie diody są widoczne, a też odbiera to później urok całemu makijażowi, więc ja sobie pozwolę tutaj odrobineczkę dołożyć produktu w postaci podkładu. Nie będę tego robiła korektorem, ze względu na to, że to po prostu jest zbyt duży obszar, więc ja sobie po prostu w tym miejscu równomiernie wklepię odrobinę więcej tego podkładu poprzez gąbkę. Jeszcze kolejna moja taka uwaga, która mi przychodzi na myśl właśnie w momencie tej aplikacji. Dla tych z Was, które narzekają na efekt, który mogą mieć po tym, kiedy aplikują podkład pędzlem, czyli tak zwane smugi, bo faktycznie są, nie wynika to z błędu w Waszym sposobie nakładania, tylko faktycznie nie wszystkie pędzle dają taki fajny efekt tego, że podkład się komponuje ze skórą, tylko w rzeczywistości czasem zdarza się tak, że niektóre pędzle dają taki efekt właśnie smug i to owszem, może wynikać od pędzla, a może też wynikać po prostu od Waszego sposobu aplikacji, ale te z Was mimo wszystko i niezależnie od tego, jaki jest powód tego, że właśnie macie takie smugi, to już Wam z góry mówię, że właśnie ta gąbka pozwoli Wam uniknąć takiego efektu. Te z Was, które mają problem z widocznymi porami, również poprzez dociśnięcie tego produktu właśnie w te miejsca, gdzie są widoczne pory, możecie zaaplikować ten produkt bardzo precyzyjnie. Możecie go niejako wcisnąć w skórę i dzięki temu też właśnie te obszary od razu stają się napompowane tym podkładem i te właśnie pory nie są w zasadzie widoczne. Więc powiem Wam tak, że dla mnie osobiście nie ma na chwilę obecną różnicy, jeżeli chodzi o to, jak nałożyłabym ten podkład pędzlem, dłońmi czy tą gąbką. Natomiast jestem ciekawa, jak w ciągu dnia będzie się to sprawowało, ze względu na to, że ja po prostu ostatnio cierpię na takie sytuacje w ciągu dnia, że tutaj właśnie w okolicach nosa, porów i ust po prostu strasznie szybko mi się produkt wyciera, pomimo tego, że ja naprawdę bardzo świadomie używam wszelkich środków kosmetycznych typu chusteczki higieniczne do wycierania nosa, czy też bezmyślnie w ciągu dnia nie dotykam twarzy w tych miejscach, nie drapię się gdzieś tak, wiecie,
perfidnie w twarz, więc nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu dzieje mi się tak ostatnio od paru dni i strasznie mnie to wkurzało, dlatego że to później powodowało strasznie nieestetyczny efekt na twarzy, dlatego że w momencie, kiedy chcemy sobie to tutaj poprawić, to robi nam się takie ciacho na twarzy, kiedy chcemy to przypudrować albo kiedy chcemy to zdjąć pigułkami matującymi, to po prostu wyglądało tragicznie. Więc ja modlę się teraz właśnie tutaj przy Was w myślach, żeby dzięki temu sposobowi nakładania i takiego mocnego dociśnięcia właśnie w skórę tego podkładu dzięki tej gąbce, żeby tutaj ten efekt w okolicach nosa i właśnie ust utrzymał mi się cały dzień. Więc tutaj akurat to jest takie jedyne moje oczekiwanie w zasadzie, które ja mam, ze względu na to, że po prostu innych różnic póki co nie widzę. Teraz nałożę korektor i korektor ten nałożę najpierw tradycyjnie pod oczy po prostu w formie bezpośrednio z aplikatora oryginalnego i akurat tutaj użyję korektora L'Oreal Too Much i jest to kolor numer 2 Vanilla i ja tego korektora używam jako korektora rozświetlającego pod oczy, natomiast jako już korektora takiego, który ma mi służyć jako korektor kryjący, to używam korektora z Kobo i za chwileczkę zobaczycie też przy okazji, w jaki sposób ja to robię, dlatego że mieszam po prostu te dwa produkty ze sobą, ale w taki, powiedzmy sobie, niestandardowy sposób. Rozświetlam również okolice czoła, podbródka i łuk kupidyna. I ponownie teraz przejdziemy do aplikacji gąbeczką, z tym, że teraz użyjemy już sobie tego czubeczka, tego jajeczka i będziemy starać się wykonywać takie precyzyjne ruchy właśnie, które mają na celu rozprowadzić ten produkt. Bardzo mi się podoba efekt, który uzyskujemy nakładając korektor właśnie tą gąbką, ze względu na to, że kiedy robimy tą czynność, kiedy wykonujemy tą czynność dłońmi, to możemy uzyskać taki efekt jakby ściągnięcia sobie tego produktu, tak? Czyli to jest to, na co się też uskarża wiele dziewczyn, czyli że nakładam dużo korektora, a dlaczego jest tak, że tak naprawdę nadal te cienie są widoczne. Może tak być właśnie ze względu na to, że w momencie, kiedy robimy tą czynność, wykonujemy tą czynność dłońmi, to po prostu ściągamy sobie bardzo dużą ilość tego produktu właśnie po prostu palcami. Kiedy robimy to pędzlem, no to w ogóle też możemy sobie to zetrzeć. A myślę sobie, że zrobienie tego tą właśnie gąbeczką jest takim sposobem bardzo wydajnym z punktu widzenia zużycia produktu i jest też to sposób fajny z punktu widzenia tego, że właśnie jak widzicie cienie te automatem są zamaskowane lub też może w moim przypadku nie są zamaskowane, ale okolica ta jest rozświetlona i ten produkt się znajduje w tych okolicach, czyli to nie jest tylko tak, że sobie tutaj pomarzymy, a efektu nie ma, tylko jak widzicie automatem ten efekt jest. Wygląda to bardzo fajnie. I wygląda to bardzo też naturalnie. Ogólnie podoba mi się efekt właśnie tego, w jaki sposób jakby rozkłada się produkt pod oczami i powiem Wam szczerze, że o ile na twarzy ogólnie nie widzę różnicy w stosunku do tego, jak używam dłoni, jak używam pędzli, czy nawet zwykłych takich rossmanowskich gąbeczek, to o tyle pod oczami widzę różnicę, bardzo mi się to podoba. I też głównie chodzi mi o tą okolicę właśnie tutaj w okolicach ust i nosa i gdzie znajdują się rozszerzone pory odrobinkę. I właśnie myślę, że ten produkt szczególnie dla tych osób, które właśnie tutaj też mają problem i utrapienie w tych okolicach z wycieraniem się podkładu, z widocznymi rozszerzonymi porami i z tym, żeby nie zbierał się podkład właśnie w tych bruzdach takich nosowych i tych w okolicach ust, nie wiem jak one się nazywają. Ustowych, ustnych, nie wiem. To właśnie myślę, że te osoby będą mega zadowolone z tego produktu. Przyjemnie się nakłada, tak jak już mówiłam, jest po prostu to bardzo mięciutkie. Aplikacja jest po prostu banalna. Możemy nałożyć sobie to z takiego właśnie wieczka jak ja, dociskając bezpośrednio na gąbkę. Możemy sobie najpierw nałożyć na twarz, a później wklepać gąbką. Jak tego nie zrobimy, tak uzyskamy fajny efekt.
dla tych, które osób, które zmagają się z nakładaniem podkładu i z osiąganiem efektu smug, również gąbka ta się sprawdzi ze względu na to, że po prostu automatem dociska ten produkt. Produkt, jeżeli jest produktem zastygającym, zasychającym, to od razu w zasadzie tak naprawdę nie ma szans się przemieścić, w żaden sposób nie tworzy się efekt smug, nie trzeba później tego rozpracowywać, więc to jest na pewno super. Fajne jest również to, że produkt ten możemy doprowadzić szybko do porządku, dlatego że tak jak widziałyście w filmiku, w przygotowaniu tej gąbki do użycia i napompowywaniu jej wodą, tak samo też produkt ten po każdorazowym umyciu, po każdorazowym użyciu musimy umyć. Dokładnie robiąc to samo, możemy do tego użyć jakiegoś mydełka, możemy do tego użyć płynu, który jest specjalnie przeznaczony do tych gąbek. Ja aktualnie go jeszcze nie posiadam, ale być może się w niego zaopatrzę. Albo też po prostu możemy użyć zwykłego takiego szamponu do włosów, którego używamy do mycia pędzli i również domyć sobie tą gąbkę. Więc jak tego nie zrobimy tak, myślę, że będzie to po prostu banalnie łatwe w doprowadzeniu do porządku, co też jest ważne, bo nie chcemy tracić czasu na to, żeby doprowadzać swoje narzędzia pracy do właśnie higieny. Więc moje drogie dziewczyny, kobiety, panowie, koledzy, chłopcy, ktokolwiek mnie ogląda, mam nadzieję, że ten test na żywo przypadł Wam do gustu. Mam nadzieję, że udało mi się wyrazić dość obiektywną opinię i nie przedstawić tego w taki, wiecie, hip hip hura, napalony sposób na ten produkt, bo sama sobie cenię bardzo obiektywne opinie, i które nie są, wiecie, za bardzo taką z domieszką takich emocji, że wow, coś jest super, to mi się to na pewno też musi podobać. Więc mam nadzieję, że to Wam się właśnie podobało. Wiem, że lubicie testy na żywo, więc już wkrótce będzie również test na żywo najnowszych palet z Makeup Revolution, palety bronzerów, palety cieni neutralnych, palety cieni kolorowych, będzie również test na żywo pędzli z firmy Sunshine Minerals, na który wiem, że czekacie, więc będzie się działo i mam nadzieję, że będziecie również nadal mnie oglądać z wielką przyjemnością. Dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa, miłe komentarze, dziękuję Wam również za wyrażanie swoich szczerych opinii, nawet jeżeli nie są one dla mnie słowami, które niosą miód na moje serce. Dziękuję Wam bardzo za interakcję, dziękuję Wam bardzo za bardzo aktywny udział w komentarzach na moim Facebooku, na moim fanpage'u, więc odsyłam Was do niego. Dziękuję Wam bardzo za wszelkie wyrazy wsparcia i motywacji, a na dziś już Wam dziękuję. Także, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. Pa!